Niedzielne wybory przebiegały w naszym regionie spokojnie. W Marklowicach w powiecie wodzisławskim doszło jednak do pewnego incydentu, który nie przerwał głosowania, ale spowodował niemałe zamieszanie w jednej z komisji wyborczych. A wszystko z powodu liter w identyfikatorze męża zaufania z ramienia PiS. Zresztą zobaczcie i posłuchajcie Państwo sami, co tam się wydarzyło. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Marklowicach. To właśnie tutaj w niedzielę rano doszło do pewnego incydentu. Jego bohaterem został, chcąc nie chcąc, mąż zaufania z ramienia Komitetu Wyborczego PiS, Alojz Zywita. Wyproszono mnie, zachowanie bardzo dziwne, dlatego że nie miałem aktualnego upoważnienia, ale upoważnienia przecież były ważne z pierwszej tury, ja tam byłem w pierwszej turze też. Alojz Zywita opuścił lokal, jednak to nie koniec historii, a dopiero jej początek. Pan Alojz został wyproszony przez sekretarza gminy Marklowice, Benedykta Kołodziejczyka. Ten pojawił się ni stąd, ni zowąd, bo nie był członkiem komisji i od początku robił problemy. Relacjonuje pan Alojz. Pan sekretarz mi powiedział, że ja agituję moim nazwiskiem na identyfikatorze, jest Zywita Alojz, mąż zaufania i kandydat na prezydenta RP Andrzej Duda. Zdaniem sekretarza czcionka była za duża i w ogóle nie taka jak powinna, opowiada dalej Zywita. Pan sekretarz nie miał przy siebie linijki, ale zamierzał się właśnie, bo później przyszedł z jakimiś innymi identyfikatorami, szablony przykładał, ja mu pokazałem, ale to jeszcze nie było wszystko, panie redaktor. Żeby było śmieszniej, to wysłali do mnie tam na sala kurier marklowicki, coś takiego pan się przedstawiał i po prostu gonił mnie po całej sali. To jest w protokole zresztą wszystko napisane. No wie pani, jak ja się czułem, tu wyborcy chodzą, a tu mi chodzi obok urny dookoła, mnie goni po prostu jakiś kurier. O tyle to było dziwne, że przewodnicząca komisji to akceptowała, relacjonuje Alojz Zywita. Ostatecznie doszło do wymiany identyfikatora ku zadowoleniu także męża zaufania, jak się okazuje. To jest identyfikator z prawej mojej ręki, który miałem w pierwszej turze, który później też był zmieniony, ale tu się uparł pan sekretarz gminy, żeby go wymienić, bo on zna przepisy i on wie dokładnie, jak to wygląda. Nie wiem skąd, nie upieraliśmy się. Pani mi zrobiła, przewodnicząca, drugi identyfikator i naprawdę podziękowałem mi, że jest jeszcze lepszy od tego z prawej i proszę zobaczyć, wytłuszczone, piękne litery. Jeszcze bardziej ludzie zwracali uwagę na ten, co mi zrobiła komisja wyborcza. Sprawą zajęła się Państwowa Komisja Wyborcza w Bielsku Białej, do której zwrócił się koordynator wyborczy z terenu Marklowic i Mszany. Tam pani poinformowała mnie, że przedzwoni do Komisji Okręgowej nr 2 w Marklowicach i sprawę wyjaśni. Musieliśmy interweniować w sprawie zaświadczenia męża zaufania, przyznaje szef bielskiej PKW. Jeżeli mąż zaufania legitymował się zaświadczeniem na dzień głosowania 10 maja, to upoważniało go też do uczestnictwa w formie obserwatora w dniu 24 obserwacji właściwych komisji obwodowych, do których zostali wyznaczeni. Marklowicka komisja wykazała się nadgorliwością, ocenia dyrektor PKW. Podobnie zresztą chyba jak sekretarz gminy Benedykt Kołodziejczyk, którego w oczy kole czcionka identyfikatora Zywity i który, cytując fragmenty przepisów, tłumaczy. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej. No czyli jeżeli ktoś mi zrobi literę, którą widzi cały lokal, bo lokal tam był mały i z każdego punktu można było przeczytać jego nazwisko i pana prezydenta Andrzeja Dudy, no to w takim bądź razie, no ja się pytam tego, zresztą to jest, to powinien zostać usunięty z tego lokalu przez policję, ale komisja tego nie zrobiła. Z całego incydentu spisano protokół, a wszyscy uczestnicy zdarzenia dostali niezłą lekcję na przyszłość. Wszak kolejne wybory tuż, tuż.